Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wrota Arkany 2. Także jedziemy do... kuźwa, nie działa mi przycisk w górę! Ty wsiunie! O fuck, no i teraz... będzie jazda, zatrute, tak jest. Dobry pomysł, super. Dobra, zabiję już to ciulstwo, bo mnie to denerwuje. Zwykłymi atakami nie ma co tutaj go... bawić się z nimi, go jakimiś atakami silnymi uderzać, bo to... o! Zwykłymi atakami wystarczy, tylko kuźwa denerwuje mnie to, że ten pieprzony nietopierz... nietopierz. O, skrzydło nietoperza, fajnie. Sprawa tego typu, nie mogę się ruszać. Czyli muszę wczytać kuźwa grę! Super, dobra. Idziemy tędy, tutaj trzeba przejść? Trzeba przejść, chyba tędy właśnie powinno się iść. Siema, cześć, na razie. Teraz gałką ruszam, może gałką będzie łatwiej sterować. Zobaczymy. Okej, okay, tutaj jest jakaś skrzynka. O, ty w dupę, więcej was! Dobra, zwykłymi atakami, nie ma co tutaj many zużywać na tych wsiunów. No jak widzicie, jedna seria, jeden nietoperz nie żyje. Ten ewentualnie mnie za 12 ugryzie i znowu cała seria idzie w niego, także... pff, nie ma co go magią atakować, bo to po prostu szkoda ma... przeżył. Nie wiem jakim cudem, ale to przeżył. Już teraz nie przeżył. Nie wiem, fartem może jakoś, że nie uderzyłem go w odpowiednie miejsce czy coś, no i kuźwa! O Jezu, dobra, wyczyszczone, dalej, idziemy dalej, 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 tutaj coś jest. O, bryłka żelaza! Trzeba te jaskinie dokładnie przeszukać, bo skoro tu są bryłki żelaza, to to może mnie zainteresować w sumie. Bo bryłki żelaza potrzebuję zebrać, znaczy zbierać. Chyba 10 ich potrzebuję. Tu jest następna bryłka żelaza, jest ok. Ale ja sobie jeszcze poza odcinkami tam, wiecie, pozbieram, popatrzę, także... nie ma napięcia. Wow, uciekłem. Bryłka następna jest po lewej stronie, tutaj mianowicie. Okej, ale chyba żadnej nie ominąłem póki co, czy mi się tylko... może ominąłem już jakąś bryłkę? Alchemiczne, czy to są alchemiczne rzeczy? No nie do końca. To będzie w innych. Ile tego mam? Bryłka żelaza 5, jeszcze mi 5 brakuje. Potrzebne mi 10 bryłek żelaza. Momencik, poproszę. Nie ucieknę teraz, kuźwa, muszę wczytać grę. Ja cię sunę, nie spodziewałem się, że to taki bydluń sieci. No dobra, wezmę zwykłymi atakami i tak zginę w tej walce. W ogóle muszę naprawdę te jaskinie przeszukać, ale zanim przeszukamy, trzeba pokonać tego wrzoda. O kurna, nieciekawie. Korzeń leczniczy może w takim razie. Tu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje leczenie. Dobra, myślę, że z takim tym już nie będę ich wywalał na maksa, wiecie, nie będę ich podbijał na maksa. Idziemy teraz na tego pająka. Trzeba go wreszcie rozwalić, no nie? Precyzyjny strzał spróbujemy, albo nie, wiesz co? Weź może przywołanie szkieletu, ty. Ty weź krwawy cios, ty weź masowe leczenie, żywioł ziemi. Przemiana w niedźwiedzia, przywołanie wilka, nie, bo już przywołam sobie szkieleta. Przemienia się w niedźwiedzia, potężny czar natury raniący cały oddział. Dobre, żywioł ziemi, dobre. Sparaliżowała mnie, kuźwa. Ty wrzodzie! Jaka opcja, patrzcie jak wygląda ten atak. O kurde, ale jaki silny. O, jestem pod wrażeniem, dobra. Krwawy cios, tutaj. Masowe leczenie, przemiana w niedźwiedzia. Czy mi się to przyda? Nie sądzę. Żywioł ziemi. Atakuj. Ale jak fajnie ta animacja wygląda. Ładnie, ten zniszczony. Tutaj krwawy cios. O, jakże krwawienie wyszło. No, to tak to możemy walczyć, kochajcie. No tak to nie ma problemu. Pajęczyna, na kogo? Na Elroara. No Elroar i tak już jest poszkodowany. Zostaw go. Dostało mu się już wystarczająco. No okej, okay, myślę, że tutaj szybkie cięcie damy i tutaj atak i to powinno by być na tyle. Otrucie jeszcze. Super, ale czemu Elroar? Co on ci zrobił, ty mały wrzodzie? Znaczy duży wrzodzie. Ty wrzodzie na dupie społeczeństwa. Otrutka, super sprawa. Co za paskudztwo. No,
Nic nie zrobiłeś w tej walce, muszę ci powiedzieć. Nic. Stałeś i patrzyłeś się. I byłeś sparaliżowany. No, wstydź się, kuś Elroar. Kobiety musiały za ciebie walczyć. Ty idioto. Elroar, rzeczyś byś się bał małych pajączków? Dobrze, że udało nam się znaleźć tą kreaturę. Wracajmy do Negara. Dobra, doświadczenie plus 50. Spoko. Zapiszemy grę oczywiście. I tutaj chyba nie było już żadnych bryłek, no nie? Chyba nie było. Okej, okay. Leć stąd, idź stąd, idź stąd. Nikt cię tu nie potrzebuje. Takiego trochę pół-cheata użyjemy. Były tu jeszcze bryłki, nie było bryłek. Okej, okay. Ale tu wszystko już chyba zbierałem tak oglądowo, także... Łaj! Chyba zbierałem wszystkie bryłki. Fakt, czy ja chcę z tym tałatajstwem walczyć? W sumie mi to tam ryba. Bo i tak pewnie pokonam na kilka ciosów zginie ten ciul. A czemu tu takie kwadratowe przejście jest? To tak dziwnie podejrzanie wygląda. No ale chyba to nie jest nic na tyle szczególnego, żebym musiał się tym zainteresować. Tutaj coś jest? Nic nie ma. Dobra, czyli tych bryłek muszę poszukać jeszcze gdzieś indziej. Nie ma problemu, pewnie tych jaskiń jeszcze trochę w tej grze jest. Także na pewno będę miał okazję do zebrania ich. Ujojoj, teraz trzeba się wrócić. Całą tą drogę do tyłu trzeba przebyć. Tu jest ten wrzód. Jakby tego wrzoda ominąć. Cześć. Chodź tu. Wrzodzie. Wrzodzie. Na dupie społeczeństwa. Dobra, teraz mogę się prześlizgnąć. No mówię, nie walczę z tym tałatajstwem, bo i po co. Jak będę ekspił sobie postaci, czy coś takiego, to tak. Ale teraz... Nie ma większego sensu zabijanie wszystkiego po drodze, bo... Po co? O, tutaj była taka hardkorowa akcja dosyć. Super sprawa, potężny wymach może. No z tym to już trzeba walczyć niestety. No teraz ten tu już zginie. Tutaj za 19, tutaj precyzyjny strzał za kuźwa 0. Czyli super. Po prostu trafiłem go w czuły punkt na pewno. Tutaj coś mogę jeszcze, potężny wymach. No to ten potężny wymach chyba tylko będzie działał. Zdolności żadne. Tutaj szybkie cięcie. Dub za 18. Nie no wiecie, jak mam taką drużynę złożoną z 4 osób, to ja mogę bez problemu walczyć, czemu nie? Bo to nie ma problemu wtedy, wilcze jak od... Następny poziom, wszyscy zostali uleczeni. Oprócz kuźwa tej laski. A nie, Liliana została uleczona? Nie. Wow, to tylko mój bohater zostaje uleczony, ale dupa. Jakie to głupie, szkoda. To takie nie powinno tak być w sumie. Powinny wszystkie postacie zostać uleczone. No ale, co ja się będę kłócił, może nie powinno tak być. Kto wie. Okej, okay, pokonałem tego wielkiego węża. Myślę, że powinniście być szczęśliwi z tego powodu, panowie druidzi. Ludzie kochający drzewa, miłujący... Tak, tak, tak. Powinniście być szczęśliwi z tego powodu, że oczyściłem to jaskinię. Wróciliście cali i zdrowi. Sylveno? Wykonałam zadanie, mistrzu. Ta jaskinia i jej okolice będą dobrym siedliskiem dla smoków. Środowiskiem. Dobrze się spisałaś. Wam również dziękuję. To sypnąłbyś sawarami zamiast gadać, druidzie. Wybacz mojej towarzyszce. Liliana ma rację, Elroarze. Za dobrze wykonaną pracę należy się nagroda. A noż, skoro tak uważasz, to co ja będę gadał? Wybacz mojemu towarzyszowi. On dalej wierzy, że sawary spadają z nieba. Co teraz będzie? Przy pomocy magii i matki ziemi postaram się przywołać smoki w te rejony. Świetnie, zatem możemy wracać do Cardilis. Jeżeli zmierzacie do miasta, to przekażcie Ellanderowi nasz plan działania. Nie możemy dopuścić, żeby nasze święte drzewa umarły. Oczywiście. Bywajcie cali i zdrowi. Doświadczenie plus 50 otrzymałeś, 30 sewarów. Będzie na leczenie, czemu nie? Jak tam moja drużyna? No 112, kurna. Pasowałoby uleczyć. Uważaj na siebie, Sylvena, tak jest. Dziękuję za pomoc wędrowcze, tak, 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 tak. Co ty miałeś tutaj? Pierścień przetrwania, ale ja już mam, także mi nie jest potrzebny. Czy potrzebuję przysmażyć mięso? Nie, a ile ja mam tego mięsa? Oddawałem w ogóle to mięso, czy nie? Nie, bo mam 18. Bryłka żelaza, kuźwa, podstawy alchemii? Czytałem to? Czytałem to. Dobra, czytałem to, kurde, bo tak myślałem, że nie. Okej, okay, uleczymy się u tego typa za 5 stawarów. Bo w sumie jak już jesteśmy tutaj w tym gaju druidów, to czemu nie?
Potrzebujesz leczenia? Leczenie. Oddałeś 5 sawarów, spoko, nie ma problemu. Babka uleczona? Babka uleczona, możemy cisnąć dalej w takim razie. A teraz powiedzcie mi jedną rzecz. Ona kim jest? Ona jest wojownikiem, potrzebowałaby miecza, ale nie wiem, czy ona zostanie ze mną na dłuższy czas, także powiedzmy, że nie będę kupował jej nic, bo nie jestem pewien, czy na pewno ze mną zostanie. I teraz się muszę przedrzeć do Cardilis, także zaraz wracam. No to jesteśmy. Co sądzisz o tej sprawie z druidami? Myślę, że stare capy mają nie po kolei w głowie. Smoka nie da się ujarzmić. A ty co o tym sądzisz? Sam nie wiem. Muszę iść do Alandera. Może on podejmie jakąś sensowną decyzję. A ty co zamierzasz? A ja odwiedzę alchemika Merlinusa. Mam inne sprawy na głowie. Mam z nim parę spraw do omówienia. Zresztą, co cię to obchodzi? Racja, nic. Nie wiem, czemu jesteś taka gruboskórna i momentami niemiła. Ale? Ale dobrze mi się z tobą podróżowało. Wzajemnie. Muszę już iść, ale znając moją i twoją skłonność do podróżowania, spotkamy się jeszcze na szlaku. Do zobaczenia, Liliano. Norward? Czy ty mnie aby nie podrywasz? Jasne, że nie. Przecież mnie znasz. Znam. I dlatego pytam, chyba jednak nic się nie zmieniłeś. To, że porównywałem twoje piersi do tęczowych wzgórz, to poetyckie porównanie. Wiesz, staram się pisać wiersze. Tak, jasne. Poczekaj, bo ci uwierzę. Taki z ciebie poeta, jak ze mnie szlachcianka. Ja wyrosłam na dzikuskę, a ty na zbira i łamacza serc. Cholera, rozgryzłaś mnie. Pamiętam, jak uganiałeś się po naszej wiosce za panienkami. A one wszystkie były takie łatwowierne. Tylko ty pozostałaś odporna na moje wdzięki. Poza tym byłem młody i głupi. Racja, a teraz jesteś już tylko głupi. Też cię lubię. Co to było? Nie wiem, ale to mi nie wygląda na chmurę. Ostatniej nocy w pobliżu wschodniej wieży wartownik widział dwa smoki. Irion, twoi ludzie ciągle piją w gospodzie i potem przysypiają na warcie. Myślisz, że smoka można zobaczyć dopiero po dwóch antałkach piwa? Smoki boją się większych skupisk ludzi. Być może, ale nie w tych rejonach. Chcesz w takim razie toczyć otwartą walkę z tymi bestiami? Zginie masa ludzi i elfów. Oni są po to, żeby ginąć. Ktoś musi oddać życie za Cardilis, żeby miasto znowu było bezpieczne. Musimy poczekać na... Smok! Smok przy ratuszu! Do broni! Elander? Mówiłeś, że smoki nie odwiedzają miast. No chyba. Czyli to bydle tutaj to tylko olbrzymi szczur? Zabijmy go, zanim spalą nam domy. Save, o kurde, walka ze smokiem, ale wiecie co? Ja bym chciał kuźwa wczytać grę. Chcę wczytać grę z racji tego, że ja tej babce, co odeszła od mojej drużyny, nie odebrałem takiego amuletu. Ale dobra, najwyżej zrobię cięcie i pokażę wam tą walkę drugą. Zaraz wracam. Jestem z powrotem, teraz zapisujemy grę i zabijamy smoka. Odebrałem amulet, bo po prostu tam z jednej skrzyni wydropił mi amulet odporności, medalion odporności, nie? W międzyczasie jeszcze kupiłem jeszcze jeden medalion odporności i po prostu z tą babką, co mi towarzyszyła, i Elroar miał amulet i ta babka miała amulet, żeby nic mnie nie zatruwało, tak? I nie osłabiało. Chciałem odebrać ten amulet, także wczytałem grę i teraz jeszcze raz walczymy ze smokiem. Trudno. Już teraz wiem, jakie mniej więcej mają ataki te postaci, także jest okej. Okay. Zatruta strzała na tego, złota strzała na tego, zabójcza strzała, atak powodujący zatrucie, no spróbujemy i zatrute ostrze tutaj. Przede wszystkim trzeba tego smoka kuźwa zatruć, bo cię... O, jest dobrze, zatruta strzała, spoko, idealnie. Jak już go zatrułem, teraz jest dobrze, złota strzała jeszcze na tego. I będziemy się starać powoli tego smoka zabijać, aczkolwiek, no jak widzicie, smok... Bydlun niezły, bydlun totalny i ciężko będzie go tutaj pokonać, ale... Wtedy
Zdołałem go pokonać, więc teraz też myślę, powinienem dać radę go pokonać. 28, okej. Okay. Zabójcza strzała. C46, w sumie okej. Okay. Gdyby nie to, że te postaci niektóre mają specjalne ataki dla które... O, złota strzała na przykład na rani mityczne stworzenia. W taki dosyć solidny sposób. Gdyby nie to, no to byłoby lipa. A tak to dzięki temu, że są te ataki, na przykład ten Irion, dobrze, że jest wyspecjalizowany w takich atakach, które... on jest chyba właśnie zabójcą mitycznych stworzeń, dzięki temu jest o wiele łatwiej. Ten smok jeszcze dostanie zaraz atak trucizny, obrażenia teraz dostanie za 64. Pokonałem smoka! Jej! 120 expa. Szkoda, kuźwa, że ten exp nie wleciał na moje konto, tylko na konto ogólne tutaj. Lipa. Wiecie, że te postaci między sobą rozdzieliły, a nie Elroar na przykład, jakby 120 dostał, to by takiego kopa dostał do doświadczenia, że wow. I co teraz powiesz, Elanderze? Chyba nie mamy wyboru. Posłuchajcie. Druidzi znaleźli sposób na smoki. Chodźmy do środka. Opowiedz nam o tym i podejmiemy decyzję. Wiecie, co o tym myślę? Sram na druidów i ich krzaczki. Smoki trzeba wyrżnąć w pień, zanim one spalą Cardilis. Może moc druidów i ich powiązanie z naturą zdoła skłonić smoki do zmiany środowiska. Nie obchodzą mnie ci dziwacy. I nie wierzę, żeby byli w stanie nakłonić smoki do czegokolwiek. A ty co o tym sądzisz, Elroarze? Dlaczego pytasz go o zdanie? Przecież to obcy. To człowiek, który pokonał Ivaraza. Skąd o tym wiesz? Od naszego alchemika Merlinusa. Przyszedł do mnie i pochwalił się informacjami na twój temat. Zastanawiam się tylko, skąd tyle wie i dlaczego ciekawi go twoja osoba. Później będziecie się tym zajmować. Pora zabić smoki. Pomyśl o tym, że wraz z umierającymi drzewami zaczną umierać druidzi. Chyba nie dojdziemy do porozumienia. Skoro tak, niech on zdecyduje. Ja? Słusznie. Co byś zrobił na naszym miejscu, Elroarze? Czekanie jest mi nie na rękę. Muszę dostać się do kapituły. Poza tym smoki mogą zaatakować w większej liczbie, a wtedy Cardilis spłonie. Z drugiej strony, jeśli sposób druidów się powiedzie, będziemy mogli ocalić wiele istnień. Do rzeczy. Co robimy? Posłuchajmy druidów, zabijajmy smoki. Teraz tak, zaufam druidom i po prostu zaufam im, że ich sposób się powiedzie, czy będziemy zabijać smoki. Nie wiem, co wybrać w sumie. Posłuchałbym w sumie druidów, bo wydaje mi się, że skoro oni są z magią ziemi obyci, wiecie, i tak dalej, to raczej znają się na rzeczy, czyli ten sposób nie byłby wcale taki zły, ale zabijanie smoków byłoby kuźwa skuteczniejsze. Z drugiej strony zabijanie smoków? To może się w jakiś sposób zemścić na mnie, jak będę zabijał te smoki. Powiedzmy, że bardziej do mnie przemawia pierwsza opcja, bo ufam druidom i sądzę, że druidzi mogą coś z tym zrobić, bo według mnie znają się na rzeczy. Zobaczymy, jak to pójdzie, posłuchajmy druidów. Doświadczenie plus 100. Nie wiem, czy dobrze wybrałem. Nie wiem, co by się stało, gdybym wybrał tamto. Druidzi zdołali ściągnąć w rejony jaskiń pierwsze smoki. Jednak kilka z nich wciąż grasuje na szlaku, prowadzącym na północ. Groźba ataku smoków na Cardilis stała się mniej realna, ale nie niemożliwa. Moc druidzkich kręgów wyraźnie wzrosła, a mieszkańcy magicznego gaju czekają na rychłe odrodzenie się drzew. Czas goni. Jeśli Roar chce znaleźć Irin, musi udać się do klasztoru i mieć nadzieję na to, że nie stanie się kolacją jednego ze smoków. Ho, ja cię sunął, rozdział drugi. No dobra, okej. Podjęliśmy słuszną decyzję, teraz tylko czekamy na ostatnie, aż ostatnie smoki znikną ze szlaku. Okej, czyli rozdział drugi zacząłem. Fajnie, okej, cieszę się, fajna opcja. Czy ja sprawdzałem cały tutaj ten... cały ten ratusz, chyba tak. To, że druidzi ściągnęli jedną parę smoków, o niczym nie świadczy. Pozostałe wciąż mogą zaatakować Cardilis. O niczym nie świadczy? No ja bym ci powiedział, że nadal ufam druidom i myślę, że znają się na rzeczy, także... Może warto im kuźwa zaufać, bo oni raczej wiedzą, co robią? Przynajmniej tak mi się wydaje, no jeżeli druidzi spieprzą robotę, no to będziemy mieli problem. A podejrzewam, że spieprzą robotę, bo to by całkiem nawet pasowało do klimatu i będziemy mieli problem. Ale no, póki co
uznajmy, że będzie ok. Opowiedz mi o klasach. Wprawnym myśliwym, specjalistą od polowania na dziką zwierzynę. Dodatkowo magią natury. Łowca legend. Ja chyba tym łowcą legend zostanę, bo to tak jak kuźwa ciekawe mi się wydaje. Ja cię sunę. Kurde, ale to naprawdę ciekawe mi się wydaje, może by ten łowca legend zostać. Ale z drugiej strony, ponoć to jest tylko jedna strona konfliktu, w sensie można jeszcze jakiś do jakiejś innej frakcji przystąpić, nie trzeba być tropicielem, tylko właśnie można sobie ogarnąć coś innego. W sensie jakiś, tak jak mieliśmy w jedynce wrotach, było chyba magowie, byli chyba Azarianie, dobrze mówię, chyba tak się nazywała ta klasa. I trzecia klasa to było chyba wojownicy. Ale nie pamiętam, czy ta klasa się nazywała wojownicy, czy jakoś inaczej. W każdym razie były też różne strony konfliktu i tutaj też będą pewnie różne strony konfliktu, z tego co mi wiadomo. Jeszcze tak, chciałbym między odcinkami, wiecie co zrobić, pozbierać te bryłki żelaza, bo mam ich w sumie 5. Tak jak tutaj widzicie, no trofeów też już trochę zebrałem, ale to z racji tego, że po prostu, jakby to powiedzieć, no walczyłem z całym tałatajstwem po drodze, tak? Od druidów aż do właśnie Cardillis, załatwiałem wszystko po drodze. No dobra, prawie wszystko. Bo tam w jednej lokacji jest kuźwa troll. No i wiecie, podszedłem do trolla, mówię, ja trolla nie zgładzę, nie dziodziami sobie daję radę, trolla nie zgładzę. O kurde, dopiero jak z nim zawalczyłem, to dowiedziałem się, jak bardzo się mylę. Powiem wam tak, wolę walczyć ze smokiem niż z trollem. Gdyby smok miał tyle samo życia, to troll, to wolę ze smokiem walczyć niż z trollem. True story. Dlaczego? Troll jak walnął łapą, to walnął wszystkich moich ludzi z drużyny. A smok uderzał tylko jedną postać. Troll ma 400 życia i praktycznie położył mnie na 2 ataki. Jak na razie troll to jest po prostu nie do pokonania potwór, nie do pokonania poczwara, także na razie go po prostu zostawię, nie będę nic tutaj kombinował, bo po prostu bardzo szybko zginę. Surowe mięso, kuźwa, to trzeba oddać tego questa, tak by the way. Gdzie była ta gospoda? Tutaj była? O tu? Dębowa gospoda, tak jest, trafiłem do gospody i tutaj chyba miałem ci oddać to mięso, tak? Witaj w dębowej gospodzie, zdobyłem mięso, o które prosiłeś. To się nazywa pomocny chłopak, dobrze, dam je mojej żonie. Nikt tak nie przyrządza mięsa jak ona. Cieszę się, czas na zapłatę. Naturalnie, należy ci się, oddałeś surowe mięso. Mięso surowe 8, ja miałem 8 tego zebrać, a fakt 8, otrzymałeś 30 sawarów. To jest dobry interes, bo za mięso surowe jest 1 sawar, za smażone jest 2 sawary. Czyli jakbym sprzedał na targu normalnie, to bym zyskał 16, jeśli chodzi o usmażone, a tu zyskałem 30. Praktycznie dwukrotność tego, co bym zyskał normalnie, także opłacalny interes. Jakie mamy tu jeszcze questy? Nowe ostrze, to wiadomo. Będę musiał pochodzić, bo tam jeszcze była chyba jakaś jaskinia, no nie? Od pierwszej lokacji tych tam miasta krasnoludów do właśnie Cardillis chyba coś była jeszcze jakaś, z tego co pamiętam, jaskinia. Nie wiem, czy tam były właśnie bryłki żelaza. Jeżeli są, no to trzeba będzie je zebrać i po prostu sobie wykuć ten nowy miecz. Ciekawy jestem, ile to będzie tam, jakie będzie z obrażeniami. Ja bym chciał taki długi miecz, co miała ta babka, co ze mną szła. Kuźwa, nie pamiętam imienia, sorry, ale te imiona są takie nietypowe dosyć i nie dziwne, że wcale ich nie pamiętam. Leroar, Irin, no to pamiętam te imiona, tak? Bo jakby te postaci były kluczowe w Wrota Arkany 1. We wrotach jedynce. Ale niestety reszty postaci nie pamiętam ni cholery, także no trudno. Po prostu będę się musiał teraz wrócić tą drogą. Też pewnie będę czyścił całe lokacje, zbierał różne trofea. Te trofea naprawdę, to, że nauczyłem się oprawiać zwierzęta, jest bardzo przydatne w tym momencie, bo dzięki temu, wiecie, zarabiam pieniądze i generalnie jest okej. Może mam tylko 36 sawarów, ale w przedmiotach mam jeszcze więcej, bo tutaj tak jak widzicie, a no i zbierałem wszystkie te możliwe, jeden punkt do zręczności, 10 punktów do maksymalnego zdrowia, do maksymalnej many, wow, doświadczenie plus 15, mądroliść. O hopie, trzeba będzie to wykorzystać. Eliksir doświadczenia co daje? 50 punktów doświadczenia, co, nie wierzę. Ja jeszcze w przedmiotach, ile ja mam do rzeczy do tego, bronie jakieś, pancerze. Medalion królów chyba sobie założę, medalion odporności na razie zostanie. Mięso surowe oczywiście sobie podgrzeję. Cała wartość tego mięsa co mam w ekwipunku, to jest 86 sawarów. No bo razy 2, nie? Smażone mięso, dobra.
W tym miejscu zakończymy odcinek, właśnie jeszcze poza odcinkiem sobie poczyszczę tę lokację tu na południe, czyli wyjdę za bramy miasta i sobie poczyszczę po prostu. Możemy w sumie usmażyć to mięso, czemu nie? Wszystkie kawałki. Ile mięsa usmaży? Usmażyłeś 43 kawałki mięsa. Nie wiem, jak te 43 kawałki w ogóle ci się mieszczą w plecaku i tak dalej, ale... Zostawmy tą sprawę. Ile mi jeszcze do levela brakuje? Kuźwa, niewiele. To niedługo leveluję. To mi się podoba. Dobra. Koniec. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.